najwięcej goście gminy Tuchola. Święto patronki świętej Małgorzaty to bardzo ważny dzień w tradycji naszego miasta. Zgodnie z opowiadaniami i legendami święta Małgorzata w sposób cudowny przyczyniła się do ocalenia Tucholi przed wrogiem. Mieszkańcy Tucholi postanowili uznać jej wizerunek nie tylko jako swój herb, ale zarazem jako patronkę miasta. Położony w jego centrum. Tuchola jest miastem otwartym, pełnym życzliwych i dobrych ludzi, pozytywnie nastawionych do otaczającego świata oraz podejmujących szereg inicjatyw i działań, co przekłada się na ducha tego miasta. Z własnego doświadczenia wynikającego ze sprawowania powierzonej mi funkcji mogę powiedzieć, że wielu gości odwiedzających nasze miasto, dzieląc się wrażeniami z pobytu, mówi, że Tuchola jest miastem cudownym, magicznym, posiadającym swój charakter, historię i urocze miejsca. Jest to zasługa pokoleń mieszkańców tworzących dorobek i bogatą historię tego miasta. Mieszkając w nim, pracując dla niego, czy odwiedzając go w różnych celach. Dzisiaj możemy korzystać z pozostawionych nam przez wcześniejsze pokolenia dobrodziejstw. Co uda nam się zachować z dziedzictwa kulturowego naszych przodków, z dorobku poprzednich pokoleń, a co rozwiniemy sami, co nowego stworzymy, w dużym stopniu zależy od nas samych, od naszego wspólnego wysiłku, od harmonijnego współdziałania, od naszej inwencji i pomysłowości, a także od determinacji. Historia naszego miasta zapisywana jest każdego dnia. To na nas wszystkich spoczywa odpowiedzialność za to, jak nasza mała ojczyzna jest postrzegana na zewnątrz oraz za to, jakie świadectwo wystawi nam przyszłe pokolenie. Miasto żyje wtedy, kiedy się rozwija, a rozwija się wtedy, gdy większość mieszkańców aktywnie włącza się w działania i generuje wiele pomysłów służących jego rozwojowi. Przyszłość Tucholi jest w naszych rękach, tak władz samorządowych, jak i mieszkańców. Nasze miasto to my. Pamiętajmy o tym każdego dnia. Dzisiejszy dzień to także okazja do podziękowania wszystkim, którzy pomagają w rozwoju miasta i gminy. Dziękuję mieszkańcom za zrozumienie, cierpliwość, wytrwałość i pracę. Na zakończenie dziękuję wszystkim Państwu, którzy razem z nami zechcieli świętować ten ważny dla Tucholi dzień. Niech święta Małgorzata nadal otacza opieką nasze miasto i jej mieszkańców. Dziękuję za to. Wszechmogący wieczny Boże, pobłogosław te chleby, które przynieśliśmy tutaj, aby dzielić się nimi za przyczyną świętej Małgorzaty. Niech ona otacza nas swoją opieką, nasze miasto, nasze wioski i wszystkich mieszkańców, którzy żyjesz i królujesz na wieki wieków. Jeszcze raz serdecznie Bóg Święty Dziekanowi, proszę, dziękuję za przewodniczenie tej przyświętej koncelebrowanej oraz za wygłoszenie Słowa Bożego, tak budującego dla nas wszystkich. Pan z wami i z Duchem Twoim, niech was błogosławi i Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa i smacznego chleba.